Dzień dobry. No więc opowiem Wam teraz o podstawowej liczbie odtwarzania. Zaczynam od tego obrazka, który pochodzi z lekcji w zeszłym tygodniu. Przesuniemy sobie tylko tutaj mnie. Bo ten, który rysowaliśmy dzisiaj, jest taki bardzo gęsty, bardzo dużo jest na nim informacji, więc zaczniemy sobie od tego. No i idea polega na tym, żeby opisać za pomocą modelu, jak rozwija się epidemia. Jak rozwija się epidemia i potem z tego modelu wywnioskować, w jaki sposób można tej epidemii zapobiegać. Oczywiście, że jest to możliwe pod warunkiem, że mamy jakieś wyobrażenie, co to jest epidemia i w jaki sposób ludzie się od siebie zarażają. Czyli wiemy już o mikrobach, o bakteriach, o wirusach. Druga rzecz to to, że potrafimy to opisać w języku abstrakcyjnym, to znaczy takim, który nie jest związany z konkretną sytuacją w konkretnym miejscu, w konkretnym roku i z konkretną chorobą. Że potrafimy oderwać się od tego i zaproponować opis, który jest uniwersalny. No i to jest niesłychanie istotny krok. I tak jak opowiadałem na lekcji, ludzkości zajęło prawie 2000 lat od pierwszych prób rozwiązywania kolejnych zadań w takim podejściu arytmetycznym, to znaczy licząc po prostu na konkretnych liczbach, rozwiązywaniu tych zadań gdzieś tam 1000-1500 lat przed naszą erą, aż do takiego przełomu, za który uznaje się publikację przez arabskiego matematyka Al-Khwarizmiego na terenie Mezopotamii w ujściu trzech rzek. To jest prawdziwa kolebka ludzkości. Warto popytać nauczycielkę historii, jak to tam było, żeby wam coś o tym opowiedziała. Otóż Al-Khwarizmi opublikował właśnie książkę, na której rozważał rozwiązywanie tych problemów w sposób abstrakcyjny i techniki rozwiązywania tych problemów. No i my teraz zajmiemy się, a to jest 800 rok naszej ery, czyli praktycznie 1200 lat temu. Więc powoli, powoli zbliżamy się do współczesności. Chociaż sytuacja jest taka, że oczywiście ten model, o którym my w tej chwili będziemy rozmawiać, ten model powstał gdzieś na początku uprzedniego stulecia, także 100 lat temu z hakiem. No i jak ten model wygląda? No, ten model, ten sposób rozumowania wygląda w ten sposób, że próbujemy zdać sobie sprawę, ile osób zostaje zarażonych od jednej chorej osoby. No, mechanizm tego w nowoczesnych, nowożytnych czasach jest taki, że ci chorzy, taka chora osoba jest zarażona, choruje już, zaraża osoby, które znajdują się w jej otoczeniu, ale sama sobie jeszcze z tego nie zdaje sprawy. Kiedy rozwinie symptomy, kiedy poczuje się naprawdę chora, no to przestaje się kontaktować z wieloma ludźmi, albo na przykład trafia do szpitala, gdzie jest odpowiednio odizolowana i jakby jej zagrożenie, które stwarza, się zmniejsza. W związku z tym można sobie wyobrażać, że istnieje jakaś średnia liczba chorych, która jest zarażana przez jedną osobę. I ta średnia liczba chorych nazywa się po polsku podstawową liczbą odtwarzania. Widać, że osoba, która wymyślała tę nazwę, tłumaczyła ją z angielskiego, nigdy nie myślała o tym, żeby wytłumaczyć wszystkim, o co tak naprawdę chodzi, bo podstawowa liczba odtwarzania to jest takie hasło, które dość słabo się kojarzy. Mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną z czymkolwiek. No ale ta podstawowa liczba odtwarzania, jeżeli ona równa się na przykład 3, a historycznie oznacza się ją przez R albo przez R0, ja tydzień temu mówiłem o R, a dzisiaj jakoś ręka od razu mi poszła w stronę R0 i opowiadałem o R0. Tak jak żeśmy dzisiaj dyskutowali, to jest obojętne.
Tak naprawdę ten abstrakcyjny język właśnie oznacza, że można to oznaczyć jak chcemy, przez R, przez P, przez N, przez Q, przez K. No, tyle tylko, że z drugiej strony w literaturze już od dawna oznacza się to przez R albo przez R0. W związku z tym, gdybyśmy to oznaczyli przez inną literę, to wprowadzilibyśmy tylko możliwość nieporozumienia i zdumienia u czytelnika. No więc sytuacja wygląda właśnie w ten sposób. No i teraz, jeżeli to R równa się 3, no to tak jak tutaj na zielono namalowałem, jedna chora osoba zaraża typowo 3 osoby. To są te 3 kropeczki w pierwszym tutaj, w pierwszej kolejności. No i potem, jeżeli każda z tych 3 osób zaraża kolejne 3 osoby, no to w drugim takim cyklu dojrzewania tej choroby pojawi się 9 chorych. No po prostu liczymy kropeczki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W kolejnym takim cyklu z tych 9 zrobi się chorych 27. W kolejnym 81 i to jest bardzo szybki wzrost. Mówi się o takim wzroście, że to jest wzrost wykładniczy. Ktoś może myśleć, że to nie jest tak wiele, no bo skoro po czwartym cyklu pojawiło się tylko 81 chorych, no to niech sobie uświadomi, że gdyby to był cykl 10, to 3 do 10, tak jak mówiłem, to jest 59 040. I to już jest bardzo duża liczba, prawda? Naprawdę bardzo duża liczba. Jeszcze to przesuniemy tak, żeby to było widać. O, to jest naprawdę już duża liczba. No i teraz nasze zadanie polega na tym, jak korzystając z tego modelu, jak zrozumieć, jaką część ludności trzeba zaszczepić. Innymi słowy, doprowadzić do tego, żeby nie zachorowała. I jaki ma to związek z wartością tej liczby R0? No i łatwo sobie wyobrazić. Aha, ważna rzecz. No to zadanie, jakie sobie stawiamy, jest takie, żeby powstrzymać rozwój epidemii. To znaczy, żeby zamiast tego wzrostu takiego wykładniczego, bardzo szybkiego, w każdym kolejnym etapie chorowała tylko jedna osoba znowu. No i widać, co trzeba zrobić. No po prostu z każdych 3 osób trzeba zaszczepić 2. Jeżeli zaszczepimy te 2 osoby, to już kolejne osoby nie zachorują, a zachoruje owszem jedna i będzie zarażać, no ale ona spotka się z 3 osobami, z których zarazi tylko 2. W związku z tym w następnym kroku znowu tylko jedna osoba będzie chora. I teraz przeskoczymy sobie na kolejną tablicę, już tą z dzisiejszej, którą rysowaliśmy dzisiaj. Momencik. O właśnie, to jest nasza tablica, na której powtórzyliśmy to samo rozumowanie. Znowu mamy to drzewko, na którym pojawiają się osoby kolejne chorujące. No i znowu mamy taką sytuację, że 3 do 10 w 10 takim cyklu to jest prawie 60 tysięcy osób z jednej osoby, która zachorowała na samym początku. No i znowu, jeżeli zaszczepimy te osoby tutaj przekreślone na brązowo, to zachoruje tylko jedna z tych 3. Spośród kolejnych 3 tutaj zachoruje tylko jedna, spośród kolejnych 3 zachoruje tylko jedna i stale w każdym cyklu będzie przybywać tylko o jedną chorą osobę więcej, przypadającą na jedną, która zachorowała na początku. No i były pytania, dlaczego nie można zaszczepić wszystkich. No otóż to jest pewien problem logistyczny, tak? Bo nie myślimy o zaszczepieniu 2 albo 3 osób, tylko myślimy o zaszczepieniu takiej liczby osób spośród 30 paru milionów Polaków, żeby rzeczywiście epidemia przestała się rozwijać, przestała liczba chorych w każdym kolejnym takim cyklu przestała rosnąć. Więc jest to oczywiście ważne, czy trzeba mieć
40 milionów dawek szczepionek, czy wystarczy 30 milionów, ponieważ to wszystko kosztuje, ponieważ to wszystko trzeba zorganizować i tak dalej, i tak dalej. No i pierwszą takim krokiem w kierunku uogólnienia tego, co żeśmy powiedzieli w tej chwili, co było, odnosiło się do pewnego konkretnego założenia, pewnej konkretnej liczby odtwarzania R równy 3, no to było zrozumienie, ile osób trzeba zaszczepić w dowolnym przypadku, dla pewnego dowolnego R. Ile osób z takiej grupki R, które są zarażane w każdym, przez jedną osobę w każdym kolejnym kroku, trzeba zaszczepić, niezależnie od tego, ile to R wynosi. No i zrobiliśmy sobie taką tabelkę, żeby zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. No, ustaliliśmy, że spośród tego R jedna osoba musi zostać, czyli jeżeli R jest równe 3, to trzeba zaszczepić dwie osoby, a jeżeli R jest równe 10, to trzeba zaszczepić 9, a jeżeli R jest równe 15, to trzeba zaszczepić tych osób 14. No, łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli zrobimy tutaj taką tabelkę, tu jest wartość R albo R0, a tu w tej kolumnie jest liczba osób, których spośród tych R osób trzeba zaszczepić, no to N, tak sobie to oznaczyliśmy, choć znowu możemy sobie wyobrazić, że to N można oznaczyć zupełnie inaczej i tu już nie ma jakiejś specjalnej, nie ma jakiejś specjalnej tutaj konwencji, także każdy może sobie oznaczyć jak chce, Q, P, S, dowolnie, X, Y, że to N w tej kolumnie, no, spełnia takie równanie, że jest o jeden mniejsze niż R. No bo tak naprawdę jedna osoba może zostać i może niezaszczepiona i może zachorować i zakładamy, że zachoruje, ale R minus jeden osób musi być zaszczepione i zachorować nie mogą. No to wiemy już, ile osób z tych R trzeba zaszczepić, no ale to jeszcze nie wszystko, bo to jest R osób, a mamy do czynienia z, nie wiem, 30, prawie 40 milionami osób w Polsce, czy 30 milionami osób dorosłych. W związku z tym to jeszcze nam nic nie mówi, jaką część tej całej grupy, kilkudziesięciu milionów, trzeba zaszczepić. No i jaki ułamek trzeba zaszczepić. No i tutaj żeśmy sobie robili takie rysunki. Wyobraziliśmy sobie pizzę, która jest podzielona na trzy równe kawałki. No i przyszedł ktoś i zjadł dwa kawałki pizzy. No to jest tak, jakby ta pizza symbolizowała trzy osoby w tej grupie o liczebności równej R. No i dwie osoby z nich są zaszczepione. No to jaką część pizzy zjedzono? No, zjedzono te dwie części tutaj, czyli dwie trzecie całości, prawda? Gdyby R było równe 4, to byśmy pizzę podzielili na 4 kawałki i zgodnie z tym, co tutaj jest napisane, trzy osoby zostałyby zaszczepione z tej czwórki, czyli te trzy zamalowane na zielono części zostałyby zaszczepione. To znaczy, że 3/4 tej liczby R trzeba by było zaszczepić. No i to jest to, o co chodzi, no bo jeżeli liczby R trzeba zaszczepić 3/4, albo jak w tym wypadku 2/3, to z 1000 osób też trzeba zaszczepić 3/4. Z 1 000 000 osób też trzeba zaszczepić 3/4. Z 10 milionów też trzeba zaszczepić 3/4. No i jedyne, co nam jeszcze pozostaje, to domyśleć się, jak zapisać to 3/4. No i po dłuższej dyskusji sami wpadliście na to, że ten ułamek stworzony jest w liczniku z tej liczby n z r minus 1, a w mianowniku z r. No i wygodnie jest to wszystko zapisać w języku jedynego parametru r, dlatego że to on tutaj o wszystkim decyduje. Jego jakby wyznaczamy w przybliżeniu z danych dotyczących epidemii i on o tym decyduje. W związku z tym ten ułamek wszystkich osób, które trzeba zaszczepić, żeby epidemia przestała się rozwijać, to znaczy, żeby przybywało pacjentów w każdym kolejnym jakby okresie o tyle samo, żeby przybywało pacjentów, no to jest R minus 1
po prostu przez R. Łatwo zapamiętać. No i potem jeszcze zastanawialiśmy się, ile to R minus 1 przez R wynosi. Ilena, która była głównym epidemiologiem kraju, odbierała telefon od premiera z pytaniem, jeżeli jest 40 milionów osób w kraju, a choroba ma, epidemia ma główną liczbę odtwarzania na poziomie 20, to ile tych szczepionek trzeba zamówić? No i myśleliśmy i w końcu Lena też obliczyła, że trzeba zamówić 38 milionów dawek, jeżeli wystarczy zaszczepić wszystkich jedną dawką. No i to brało się stąd, że trzeba było ten ułamek 19/20 pomnożyć przez te 40 milionów, tak? Może powinienem tutaj to zapisać, że że chodzi o to, żeby ten ułamek, że liczba wszystkich mieszkańców wynosi 40 milionów, więc to 38 milionów to jest nic innego jak 0,95 razy 40 milionów. Teraz będzie w porządku. Można to samo wyznaczyć w procentach. To jest 95%. Jeżeli mamy inną chorobę, podobną zdaje się do odry, tam jest gdzieś od 15 do 18, czy od 12 do 18 ta liczba odtwarzania, to ten stosunek wynosi 0,93 i 3 w okresie, czyli w przybliżeniu, bo tu też ważne jest, żeby przybliżać te liczby, dlatego że no, chodzi następnie o to, będziemy mnożyć to przez liczbę osób do zaszczepienia w milionach, w związku z tym nie ma sensu tutaj zbyt duża dokładność. Z dokładnością do 100 tysięcy dawek wystarczy po prostu to szacowanie wykonywać. No i tak jak mówiłem, Lena obliczyła, przekazała premierowi i decyzja zostanie podjęta. To, na co bardzo chcę zwrócić Waszą uwagę, to to, że ten cały proces został wykonany siłą Waszego umysłu. I że to myśl ludzka, tak jak Lena powiedziała, że ma już pracę i nie musi się dalej uczyć, no nie zupełnie tak jest, ale to, że Lena doszła do tej pozycji, że poradziła sobie z tym zadaniem głównego epidemiologa czy głównej epidemiolożki kraju, wynika z jej wysiłku wykonanego głową, myśleniem. I to jest podstawowe narzędzie tak naprawdę postępu, ludzka myśl. I oczywiście, że to, co jest moim zadaniem, to jest pomóc wam wejść na tą ścieżkę posługiwania się waszą myślą, waszym myśleniem, waszą zdolnością do logicznego myślenia, do analizy, po to, żeby ogarniać świat wokół was. Mam nadzieję, że to nie było za długie, chociaż jest dość długie. Dziękuję bardzo.